Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Cieszę się, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas. A dzisiaj chciałabym was zaprosić na film, którego bardzo, bardzo, bardzo dawno nie było. Mianowicie na projekt Denko, czyli pokażę wam puste opakowania, które zużyłam w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, bo tak jak mówiłam, bardzo dawno filmu nie było, więc ogromna torba się uzbierała i dzisiaj pokażę wam kolorówkę i taką pielęgnację. Kurczę, jakby to wam wytłumaczyć? No, to nie są produkty, które używamy pod prysznicem, tylko przy toaletce. No, zresztą sami zobaczycie, także dzisiaj zapraszam na denko kolorówkowe i takie około pielęgnacyjne, a w kolejnym filmiku zobaczycie denko typowo łazienkowe. Zacznę od produktów do brwi. Jestem wierna kredce z Golden Rose. To jest Long Stay kolorek 102. Jak widzicie, jest tego trochę. Dokładnie 4, 5, 6, 7, 8 sztuk. I ja tak liczyłam, że jedna kredka starcza mi tak na 2-3 tygodnie. Próbowałam innych kredek, próbowałam innych produktów do brwi i zdecydowanie kredki z Golden Rose najbardziej mi pasują, dlatego do nich wracam i uważam, że to jest perełka wśród kredek do brwi. A oprócz kredek do brwi z Golden Rose bardzo lubię używać raz na jakiś czas żel koloryzujący z Benefitu i to jest Gimme Brow. Jaki ja mam tu kolor? Medium Deep, to jest chyba najciemniejsze. I jak mam wystylizowane brwi, to znaczy wyregulowane i nałożoną farbę, to zdarza mi się w ogóle nic nie robić z brwiami, tylko przelecę delikatnie brwi właśnie żelem z Benefitu i jest idealnie. Także ja wam bardzo polecam, jeżeli macie gęste brwi, jeżeli lubicie swój kształt, ale chcecie je tak trochę ujarzmić i podkreślić, to rzeczywiście produkt z Benefitu jest genialny. Mimo tego, że to jest bardzo mały produkt, to jest bardzo wydajny. Ja takie opakowanie zużywam w pół roku. No dobra, nie używam codziennie, to fakt, ale naprawdę uważam, że to jest produkt, którego nakłada się mało i starcza na bardzo, bardzo długo. Ok, produkty do brwi już za nami, teraz pokażę wam najlepszy eyeliner, jaki używałam do tej pory i czuję, że niedługo znów do niego wrócę. A mówię tutaj o eyelinerze z Kat Von D Tattoo Liner. Moim zdaniem lepszego nie ma. Piękne kreski, mega czarne. Ja nie widzę żadnych minusów, wręcz przeciwnie i myślę, że niedługo skieruję się do Sephory po kolejną sztukę, bo teraz używam eyeliner z marki Eiko i nie jest zły, ale to nie jest Kat Von D. Ja wam polecam Kat Von D Tattoo Liner, jeżeli szukacie naprawdę dobrego eyelinera. Wiele razy już wam mówiłam, że posiadam skórę przetłuszczającą się. Tak samo jest na powiekach, dlatego teraz chciałabym wam pokazać dwie bazy pod cienie, które są naprawdę fajne i mogę wam z czystym serduchem polecić. Pierwsza baza jest z Too Faced i jest naprawdę zacna. Poza tym bardzo mi się podoba to, że tu jest po prostu tubka, więc wyciśniemy 100% produktu. Absolutnie nie zmienia swojej konsystencji, nic się z nim nie dzieje, a ja naprawdę długo miałam tubeczkę, także bardzo, bardzo wam polecam. Nie była to baza jakaś super waterproof albo taka na 24 godziny. No nie, ale na co dzień do pracy czy tak po prostu pod makijaż bardzo dobrze się sprawowała. A druga baza, która jest fenomenalna, to baza z Urban Decay i to jest Eyeshadow Primer Potion. I ja miałam tą oryginalną wersję. Szykuję się do zakupu tej beżowej. Chyba nazywa się Eden, jakoś tak, bo chciałabym mieć bazę, która delikatnie kryje. Ja generalnie lubię takie bazy, które mają w sobie kolor, które ujednolicają powiekę. No,
baza z Urban Decay Original nie jest taka, ale bardzo dobrze utrzymuje cienie, także polecam Wam bardzo serdecznie. Oba produkty kupicie w Sephorze. Jeżeli chodzi o produkty do ust, to mam tylko jeden produkt i to jest olejek z Clarins. To jest mój ulubiony produkt do nawilżania, do zmiękczania ust, bo rzeczywiście po olejku z Clarins usta są tak mięciutkie, tak jedwabiste, a ja naprawdę borykam się z problemem wysuszonych ust, także bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. Co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, mam już drugie opakowanie, ale teraz nie mogę go zlokalizować. Tym razem wybrałam sobie taki fioletowo-różowy kolor, przepięknie wygląda na ustach, a tu miałam pomarańczowy kolor, też świetnie wyglądał, także ja byłam bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o cenę, to nie jest super niska, bo chyba 89 zł kosztuje opakowanie, ale to jest produkt bardzo, bardzo wydajny. Ja zużyłam do cna, nie wiem, 6 miesięcy codziennego używania, czasem nawet 2 razy dziennie. Także moim zdaniem naprawdę wydajny produkt, no i jakość najwyższa. Także jeżeli borykacie się z przesuszonymi ustami, to jak najbardziej olejek z Clarins fenomenalny. Jeszcze mi został rodzynek w postaci korektora z Make Up Revolution i to jest Concealer and Define. Ja mam tutaj kolorek C1, najjaśniejszy, i to był mój ulubieniec. Na pewno kupię kolejny, bardzo jasny, super kryjący, pięknie wyglądający na powiekach, pod oczami, na niedoskonałościach. Bomba. Bomba, naprawdę bomba. Jedyny minus jest taki, że to jest strasznie niewydajny produkt. Jak dla mnie świetny, świetny korektor, który z czystym serduchem mogę polecić. Nie wiem, co ja mam dzisiaj z tym serduchem, ale no po prostu polecam. Teraz przejdziemy do maskar i jest tego trochę. Mam nadzieję, że szybko przelecę temat, bo nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. Zacznę od takiego pięknego maluszka. Jaka to była marka? Chyba Givenchy, ale... Momencik. Tak, Givenchy. Słuchajcie, to jest maskara bardzo, bardzo specyficzna. Ja nie pokochałam się z nią i myślę, że nie wrócę do niej. Opakowanie bardzo luksusowe i takie, wiecie, ale to, co jest w środku, nie jest już luksusowe i moim zdaniem bardzo średnia maskara. Ona jest też wodoodporna. Ja się ogólnie nie lubię z maskarami wodoodpornymi. Tutaj dostałam po prostu miniaturkę i chciałam ją bardzo, bardzo przetestować. Wiem o tym, że nie kupię pełnowymiarowego produktu. Kolejna maskara jest z Eiko i to jest Black Magic. Świetny produkt, naprawdę świetny, podkręca, wydłuża, lekko pogrubia, no super, naprawdę pięknie wygląda na rzęsach. Także ja Wam mogę polecić, tutaj miałam miniaturkę, którą można kupić w Sephorze za 49 albo 59 zł, a jak są promocje, to oczywiście taniej i muszę przyznać, że miniaturka była bardzo, bardzo wydajna. Mamy tu 4 ml, a ja używam spokojnie ze 3 miesiące, także fajny produkt, dobra jakość i bardzo mi się podobało to, że kompaktowe opakowanie, które zawsze mogłam wrzucić do torebki, do kosmetyczki, także polecam. Kolejny tusz to Mystic, który był na tapecie na moim kanale, no i nie polubiłam się z nim. Dużo nie mogę powiedzieć na temat tej maskary, bo bardzo szybko ją odrzuciłam. Choć bardzo chciałam się pokochać z tym produktem, to nie wyszło nam. No, czasem tak się zdarza. Dajcie mi koniecznie znać, jakie wy macie przemyślenia, jeżeli chodzi o maskarę z Mystic. Może wy kochacie którąś i powinnam przetestować jeszcze jakąś. Dajcie mi koniecznie znać. Kolejny tusz to w
zasadzie nie tusz, tylko taka baza pod tusz ze Smashboxa i to jest Photo Fini Lash Primer. To jest produkt, który nakładamy oczywiście pod maskarę i z tego co pamiętam, to tutaj mamy takie mikrowłoski, które chwytają się naszych rzęs i dodają takiego efektu takich fajnie pogrubionych, wydłużonych, takich pełnych rzęs. Bardzo lubiłam, na specjalne okazje rzeczywiście używałam i myślę, że za jakiś czas po prostu sięgnę ponownie po ten produkt, bo był bardzo dobry. Kolejny tusz jest z Kobo, niedawno wykończony i powiem Wam, że dawno nie miałam takiego dobrego tuszu. On jest po prostu najwyższej jakości za bardzo małą cenę. Przynajmniej ja tak uważam. Także moje koła powędrują do Drogerii Natura ponownie po tusz z Kobo. To jest pogrubiająco wydłużający. Ja najbardziej lubię takie tusze, które robią wszystko. Nie lubię takich samo pogrubiających albo samo wydłużających. No nie, po co się rozdrabniać, jak można mieć wszystko w jednym. Także polecam tusz z Kobo, świetny jest. Kolejny tusz jest z My Secret Cosmic Effect i był bardzo dobry, ale to jest tusz codzienny. To jest tusz, który bardzo delikatnie podkreśla rzęsy. Nie za wiele produktu zostaje na rzęsach, więc rzęsy są tylko takie muśnięte tuszem. Jest bardzo wydajny, bo jakbym się uparła, to pewnie jeszcze bym go chwilę używała. Nie do końca mi się podobało to, że jest taki bardzo, bardzo delikatny, choć pamiętam takie sytuacje, gdzie chciałam na przykład wyjść gdzieś, a ja nie lubię wychodzić z domu z niepomalowanymi rzęsami i tylko przejeżdżałam szybko rzęsy, tak wiecie, żeby tylko były lekko ujarzmione i wychodziłam, także raz na jakiś czas taki delikatny efekt mi się przydał, ale jak chciałam sobie zrobić takie spektakularne, grube, długie rzęsy, no to nie dało rady tym produktem. Zawsze miałam jakiś drugi tusz, którym robiłam taki efekt wow, także no nie wiem, czy Wam powiedzieć, że polecam. Na pewno polecam, jeżeli lubicie delikatny efekt na rzęsach. Kolejny tusz ostatnio był na tapecie na moim kanale i to jest Estée Lauder Pure Color Envy Lash Multi Effect i to jest tusz, który na początku był nijaki, potem troszkę mnie zawiódł, a potem była wielka miłość po jakiś 4 tygodniach odłożenia go na toaletce. Stwierdziłam, że dobra, no sprawdzę, czy nic się nie zmieniło i rzeczywiście się zmieniło i po tych 4 tygodniach nieużywania, kiedy on zgęstniał i zrobił się fajny w konsystencji, to rzeczywiście zaczęłam używać i uważam, że jest bardzo fajny, choć wolałabym kupić sobie 4 tusze z Kobo, bo tak cenowo mniej więcej to wychodzi. To nie jest tani tusz i ja uważam, że jeżeli tusz jest bardzo drogi, to trzeba mieć bardzo wygórowane oczekiwania i każdy najmniejszy minus jest na wagę złota, bo jak mamy tani tusz, który gdzieś tam nam delikatnie nie odpowiada, to jakoś to łatwiej można przełknąć. Ostatni tusz, tutaj mamy Benefit Day Real i to jest maskara ponadczasowa, której chyba nie muszę Wam przedstawiać. Leżała sobie w toalecie od wielu, wielu miesięcy. To był taki tusz awaryjny, że jak mi się coś zadziało z innymi maskarami, to sięgałam właśnie po Benefit, bardzo dobry tusz, o którym dużo nie trzeba mówić, bo to jest taki pewniak, że jak kupię,
to wiem, że on będzie pięknie podkreślał rzęsy. Także bardzo fajny produkt, po który chętnie sięgam, ale bardzo, bardzo Wam polecam kupowanie miniaturek, bo szybciej zużywamy i on jest cały czas świeżutki. Kolorówka już za nami, teraz przejdę do zapachów. Tutaj mam dwie próbki, jedną miniaturkę i pełnowymiarowe perfumy i od nich zacznę. Moja miłość, totalna miłość, czyli DKNY Be Delicious. To jest zielone jabłuszko, które tak pięknie pachnie. No, ja uwielbiam. I jeżeli szukacie takiego słodkiego, owocowego, jabłuszkowego zapachu, to jest po prostu cudo. Mam teraz jabłuszko różowe i też uwielbiam. Tak samo było z zapachem z Miu Miu. Tu mam tylko próbkę, ale jeżeli kiedyś będę chciała kupić sobie perfumy, to na pewno sięgnę po Miu Miu, bo są piękne. To są tak kobiece, ale nie ciężkie kobiece, tylko takie lekkie, takie właśnie... ja lubię takie lekko słodkie zapachy perfum Miu Miu Extra. Kolejna próbeczka, jaką tu mam, to jest zapach z Chanel i to był już cięższy zapach, to jest Crystal. Cięższy zapach, taki wieczorowy, ale przepiękny. Naprawdę, ja byłam zakochana. Jak jestem w perfumerii i coś kupuję, to zawsze proszę o próbki perfum, nie kremów, podkładów, tylko właśnie perfum, bo zużywam do dna. Zawsze mam w torebce kilka takich próbek, żeby w razie czego się, wiecie, tam popsikać, także ja bardzo lubię próbki. Następny zapach to miniaturka z Estée Lauder Modern Muse i to jest zapach, który lubiłam na wieczór. Słaby był tak na co dzień, bo to jest cięższy zapach, taki wieczorowy, elegancki, ciężki, także owszem, używałam właśnie na takie specjalne okazje, gdzie wieczorem wychodziłam i fajna pojemność tutaj była. Podobało mi się też to, że jest normalny atomizer. Nie lubię takich perfum, które trzeba wylewać. No i tyle, jeżeli chodzi o ten zapach. Na pewno to nie jest zapach, przynajmniej dla mnie, nie jest na co dzień i to nie jest taki, jaki kocham najbardziej. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, zanim przejdziemy do pielęgnacji, to będzie Parlin Spirit, czyli płyn do czyszczenia pędzli. Ja używam od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat. I tutaj mam małe opakowanie z atomizerem, które mi się niestety zepsuło, dlatego wywalam. Ale ja na co dzień mam takie duże butelki, które przelewam sobie do mniejszych butelek, żeby było mi łatwiej spryskać pędzel. To jest najlepszy produkt do czyszczenia pędzli. Po pierwsze, każdy produkt z pędzla Wam zejdzie. Wodoodporny, zaschnięty, eyeliner, kolorowy, z brokatem, wszystko. Poza tym pięknie pachnie grejpfrutem. Kolejna sprawa to to, że pędzle są jak po odżywce. Naprawdę, takie mięciutkie, takie jedwabiste. No, jak dla mnie najlepszy płyn. No i na sam koniec kolejny plus, czyli wietrzeje w ciągu tam 10-15 sekund i po tych 15 sekundach możecie już używać pędzla, także jeżeli dużo malujecie, a macie jakiś okrojony, ulubiony zestaw swoich pędzli, to jak najbardziej Parlin Spirit Wam się przyda. W Polsce to jest bardzo ciężko dostępny produkt, chyba dostępny w make-up Best Makeup, tylko w tym jednym sklepie internetowym. Ja zamawiam zawsze dwie duże butle, które mi starczają na półtora roku, jakoś tak, czasem dłużej. Także wydajny, dobry, najlepszy płyn do czyszczenia pędzli. No i teraz przechodzimy do pielęgnacji i pierwsza rzecz to płyn micelarny z Bioderma, do którego wróciłam i powiedziałam sobie, że niestety nie mogę znaleźć równie dobrego lub lepszego płynu, tylko Bioderma mnie nie
podrażnia, zmywa absolutnie całkowicie makijaż. Każdy tusz zmyje, każdy ciężki makijaż wodoodporny, jakieś blokady, wszystko, absolutnie wszystko. Także ja Wam polecam i stwierdzam, że no niestety będę kupować Bioderma, bo wszystko co kupuję inne to jest bardzo średnie, albo mnie oczy szczypią, swędzą, nie domywa się makijaż, no niestety, co prawda płyn z Sephory jest bardzo dobry, porównywalny. Różnica jest niewielka, chyba że jest bardzo, bardzo dobra promocja w Sephorze, no to już wtedy warto kupić płyn z Sephory, ale jak nie ma bardzo dobrej promocji, to ja jednak wybieram Biodermę i wracam po nią regularnie. Zawsze kupuję dwupak, czyli 2 razy 500 ml i niestety ja mam wrażenie, że ja piję Biodermę, bo schodzi mi jak woda. No i tak to jest, ale najlepszy płyn micelarny ever. Kolejny produkt to lotion z Klinika numerek 3, 200 ml. To jest produkt, którego używam od kilku lat. Oczywiście nie tą jedną butelkę, tylko po prostu dany produkt. Używam od kilku lat i używam go tylko wtedy, kiedy mam wysyp nieprzyjaciół. Kiedy alieny atakują na mojej twarzy, to wtedy wkracza produkt z Klinika, bo on świetnie wysusza wszelkie zło. I w momencie, kiedy na przykład ktoś powyciska alieny, nie wiem kto, absolutnie nie wiem kto, ale jeżeli ktoś powyciska je, to dobrze użyć lotionu z Klinika, bo ja czuję jak dezynfekuje mi tą rankę i rzeczywiście wysusza miejsce, żeby nie tworzyło się kolejne zło na twarzy. Także ja Wam polecam, taką butlę 200 ml zużywam w rok. Jakoś tak. Kolejny produkt to woda oczyszczająca bez spłukiwania z marki Mustela i to jest mój hit, ogromny hit. Używam od kilku miesięcy, druga butelka już jest w wykończeniu, właściwie zaraz będzie miała denko, trzecia butelka już jest kupiona i uważam, że to jest zarąbisty produkt dla dzieci, jak i osób, które dużo siedzą, mają jakieś problemy skórne, mają odparzenia, otarcia. Ja takie problemy mam, jako że siedzę w jednym miejscu, w jednej pozycji, to mam takie miejsca, gdzie niestety raz na jakiś czas robią mi się jakieś fujki, które trzeba po prostu załagodzić, oczyścić, wyciszyć. No i Mustela, woda bez spłukiwania, to jest po prostu mój fenomen. No tyle mogę powiedzieć i będę kupować na 100%. Jeżeli macie dzieci i szukacie jakiegoś produktu do oczyszczenia, łagodzenia, takiego wyciszenia skórnego, to jak najbardziej tak. Słuchajcie, zostały nam tylko dwa produkty, także lećmy. Pierwszy z tych dwóch produktów to żel do mycia rąk, jeszcze z kolekcji świątecznej, bo ja zwykle w styczniu robię nalot na Bath & Body Works i kupuję tak 6 pianek do rąk, żeby były zawsze w łazience. W regularnej cenie absolutnie nie opłaca się kupować i ja uważam, że Bath & Body Works to chyba na głowę upadł, że za taką piankę teraz chcę 29 zł czy jakoś tak. Także no nie, ja nie kupuję w regularnej cenie, kupuję zawsze na wyprzedażach za 14 zł, czasem za 9,90 się zdarza, także no za taką cenę jeszcze mogę kupić. No i kupiłam piękny zapach, to jest cranberry, czyli żurawina. I to jest taka słodziutka żurawinka, przepiękny zapach, do którego na pewno wrócę, jak w tym sezonie zimowym będzie, to na bank kupię. Bo jest przepiękny zapach i utrzymuje się bardzo długo na dłoniach. Także jeżeli chcecie kupić sobie coś wow do łazienki, to jak najbardziej pianki z Bath & Body Works wymiatają.
I ostatni produkt, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to lakier do włosów i to jest ogromna butla Goldwell Perfect Hold, moc 5, bo ja lubię mocny lakier, który absolutnie nie skleja, nie obciąża i nie robi złych rzeczy na włosach. Odwrotnie wręcz, włosy są super miękkie, ujarzmione, ale miękkie, można tutaj zrobić wszystko co się chce, a z drugiej strony jak wieje wiatr, to włosy trzymają się w jednym miejscu, codziennie używam, zwłaszcza na grzywkę i okolice grzywki, bo moje włosy są jak piórka, latają na każdą stronę, także polecam lakier, który używam od wielu, wielu lat. W moim denku były takie dwie butle, ale już nie chciałam Wam pokazywać dwóch butli, bo po co? Polecam, świetny lakier, żaden lakier, i nieważne czy drogi, czy tani, nie robił mi tak ładnego efektu na włosach, dla mnie bomba. Dalimy radę, słuchajcie, dotarliśmy do końca. O nie, zostało jeszcze coś. No muszę Wam pokazać, no. To tak szybciutko, słuchajcie, taka saszetka, której tutaj nie zauważyłam, to jest produkt z Bandi i to jest 4% witamina E, a dokładnie nazywa się to koncentrat regenerujący z 4% witaminą E i ja takich saszetek w trakcie lata użyłam kilkanaście. A kiedy? No oczywiście wtedy, kiedy się zjarałam na twarzy, na dekolcie, na dłoniach, to wtedy używałam i to jest cudo, bo tak regeneruje skórę jak nic innego. Także polecam Wam serdecznie Bandi, świetny produkt, no i bardzo mi się podoba to, że on jest w pudełeczku, ale w środku są takie saszetki, także możecie mieć takie pudełko wiele, wiele, wiele miesięcy i zawsze mieć świeżo otwarty produkt. Żegnam się z Wami, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie mi kciuka do góry. Ja się z Wami ściskam, buziakuję i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!